Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Krzysztof Libisz, witam Państwa w Awanturze o kasę, najbardziej nieprzewidywalnej grze telewizyjnej w Polsce. Awantura o kasę za każdym razem ma inny przebieg, ale za to jest stały element. Zawsze jest to gra pełna emocji. A oto 12 uczestników dzisiejszej Awantury o kasę. Są oni podzieleni na 3 drużyny, po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby ich członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych graczy Awantury o kasę. Niebiescy to Jarosław Krzyżanowski, sprzedawca części samochodowych z Warszawy. Kapitan drużyny Jacek Skalski, wydawca z Warszawy. Lucja Klicka, bankowiec z Warszawy. I Marek Kieliszczyk, administrator z Józefowa. Zieloni to Piotr Jabłoński, agent celny z Płońska. Tadeusz Parafiński, rencista z Warszawy. Piotr Fotyma, spedytor z Warszawy. I Roman Galas, listonosz z Warszawy. Żółci to Mariusz Wolski, menadżer z Częstochowy. Kapitan drużyny Mariola Tałaj, korektorka z Częstochowy. Andrzej Tałaj, redaktor w wydawnictwie krzyżówkowym z Częstochowy. I Władysław Sikorski, rencista z Bytomia. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał to pojedynek drużyny, która wygra pierwszy etap z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto pusta jeszcze loża. A my witamy mistrzów Awantury o kasę po raz 6 w ich loży. Tomasz Berda, Dorota Dziedzic, Krzysztof Kosy, Jacek Zawistowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Dorota. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Mistrzowie do tej pory wygrywali bardzo gładko i pewnie, ale w ostatnim programie mieli solidne kłopoty po raz pierwszy. Jak wspominacie ostatni program? A wspominam jako program, w którym mieliśmy diabelne szczęście. To tak też trzeba wprost nazwać. Nie sztuką jest wygrywać, kiedy się gra dobrze. Sztuką jest wygrywać, kiedy gra się trochę słabiej. I to się mistrzom udało, ale w ogóle to był dziwny program, w którym nie padła żadna dobra odpowiedź w finale. Tylko pani Dorota udzieliła dobrej odpowiedzi, ale to dzięki temu, że jej partner w grze jeden na jednego powiedział, jaka jest odpowiedź, ale nie nacisnął przycisku, na co pani Dorota nacisnęła i odpowiedziała. No i być może dzięki temu państwo wygrali, ale jesteście w loży mistrzów po raz 6 i do tej pory wygraliście 50 100 zł, 4 samochody i 4 ogórki kiszone. Tak więc nasi mistrzowie zmierzą się w finale z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie ten pojedynek wygrają, to po raz kolejny zobaczymy ich w loży mistrzów w następnym programie. Ale jeżeli im się nie powiedzie, to ustąpią miejsca w loży nowej drużynie. Zapraszam do pierwszego etapu gry. Jak się czują niebiescy dzisiaj? Doskonale. Tak? Bojowy nastrój w drużynie? Zdenerwowani. Czy państwo ćwiczyli licytację? Nie. Naprawdę nie? Naprawdę. A przeanalizowaliście strategię? Tak. Awanturę o kasę, tak? Tak, dokładnie. Jak zieloni? Wybornie. Bez zarzutu. Jak się żółci czują? Dobrze. Na razie dobrze. Ćwiczyli państwo licytację? Jeszcze nie. Zaraz nigdy? Przećwiczymy. Nie ćwiczyli nigdy państwo? Zaraz przetrenujemy. A zieloni? Dzisiaj teraz na zewnątrz. Proszę nam pokazać, panie Piotrze. 300 zieloni. Bardzo dobrze. Tylko... Wolałbym, żeby państwo licytowali najpierw kolor, a potem sumę. Zieloni 300, dobrze? Świetnie. No to, ponieważ tak się miło zrobiło, to jeszcze dorzucę każdej drużynie po 5000 zł. To są pieniądze, którymi państwo grają. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii licytujemy. Ta drużyna, która wygrywa licytację, odpowiada na pytanie. I jeżeli odpowiada prawidłowo, wygrywa pieniądze z puli tego pytania. Jeżeli natomiast odpowie błędnie, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Ta drużyna, która będzie bogatsza po 6 pytaniu, zmierzy się z mistrzami w finale. Losuję pierwszą kategorię.
Pierwsza kategoria to astronomia. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. I słucham państwa. Rzuci 300. Niebiescy. Niebiescy ile? Zieloni 400. 400 proszę. Zieloni 500. Zieloni 500. 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. A więc pan Piotr zakończył licytację mówiąc 500 przyjąłem. I po raz trzeci 1200 zł w puli odpowiadają zieloni. Który związek chemiczny stanowi około 95% atmosfery Marsa? Azot. Azot. Puszczamy? Tak, puszczamy. Puszczamy. Chcielibyśmy odpowiedzieć. Tutaj Romek udzieli odpowiedzi. Więc wydaje nam się, że to odpowiadamy, że to azot. Mistrzowie? A się wydaje, że to jest dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla, tak jest. Tak więc, jak na razie żółci na pierwszym miejscu 4700, za nimi niebiescy 4600, zieloni 4500, ale w puli do następnego pytania przechodzi 1200 zł. Następną kategorię wylosuję po krótkiej przerwie. Za chwilę wracamy. Jesteśmy z powrotem w państwa domach, oglądacie awanturę o kasę. Pierwszy etap naszej gry. Delikatnie prowadzą żółci, 4700 na koncie, za nimi niebiescy, 4600 i 4500 mają zieloni. Do puli następnego pytania przechodzi 1200 zł, bo zieloni nie odpowiedzieli poprawnie przed reklamami. Losuję kategorię. Światowa muzyka rozrywkowa. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Niebiescy 1000. Niebiescy 1000. 1000 mam. 1200. 1200 żółci. 1300 zieloni. 1500. 1500 niebiescy. 1600. 1600 żółci. 1700 zieloni. 1800 niebiescy. 2,5 żółci. 2,5. 2,5 mam. 2,5 po raz drugi. 2,5 po raz trzeci. A więc tutaj dwie pozostałe drużyny wycofały się z licytacji. Uznały, że za wysoki poziom, właściwie już musiałyby grać wabank. A tak grają żółci za 2500. 7200 zł w puli. Witamy. Pytanie brzmi, który wykonawca wylansował przebój zaprezentowany przez grupę Afrika Jumbo? Ale nie, który wykonawca wylansował? No, Afrik Simon. Patryk. To ty z nim? Jak ma na imię? Afrik. Żółci odpowiadają. Poproszę pana Władysława o odpowiedź. Wykonawcą tej piosenki był Afrik Simon. Czy to jest dobra odpowiedź? No to jest prawidłowa odpowiedź. Tak jest! Dziękujemy bardzo grupie Afrika Jumbo. Dziękujemy bardzo.
A więc to była dobra odpowiedź. Dzięki temu 7200 zł trafia na konto drużyny żółtej. I żółci prowadzą, mają 9400. Myślę, że pozostałe drużyny żałują, że wycofały się z licytacji. 2800 niebiescy i 2800 zieloni. 4 pytania do końca tego etapu. Filozofia i religie. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Słucham państwa. 400 niebiescy. 400 niebiescy. 500 żółci. 600 zieloni. 700 żółci. 700. 700 żółci. 700. Mam 700. 900. 900, proszę. 1000 zieloni. 1200. 1200. 1200. Mam 1200. 1200. Mam 1200. 1400 żółci. 1400, proszę żółci. 1400 żółtych. 1500. 1500 niebiescy po raz drugi. 1500. 1600 proszę, żółci. 1600, głośniej proszę. 1600 po raz drugi. 1700. 1700 niebiescy. 1700. 2000 żółci. 2 żółci. 2000 mam. 2. 2200. 2200 niebiescy. 2200 po raz drugi. 2300 żółci. 2300. Mam 2. Niebiescy mam. Co? Przeliczytowali, no? Ale panie Jacku, doceniam pana stalowe nerwy, bo tu już parę razy można było grać wabank. Z obawy już tak żółci daleko poszli, że naprawdę mogli was zablokować już dawno. A dlaczego pani nie zablokowała? Nie zorientowaliśmy się. Bo już tak poszła niebezpiecznie licytacja wysoko, że właściwie można było dawno ich blokować. No, proszę bardzo, szansa dla niebieskich. Jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, to różnica, która będzie was dzieliła od żółtych, to będzie tylko 1000 zł. Czyja żona według Biblii zamieniła się w słup soli? Ja tylko powiedziesz. Nie. Nie. Jacek, odpytajcie. Udzielamy odpowiedzi. Proszę bardzo. Odpowiada Lucja. Odpowiedź brzmi Lota. Tak jest! A więc 6100 zł trafia na konto niebieskich, które mają 1800 zieloni. Żółci cały czas prowadzą 7100 i tylko 3 pytania do finału. Literatura polska. Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. I słucham państwa. Żółci 300. Żółci 500. Żółci 500. 1000. 1000 niebiescy. 1000 po raz drugi. 1000 po raz trzeci. A więc 1800 kuli. I proszę zobaczyć, co się dzieje. Jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie w pierwszym etapie. Będą mieli 300 zł więcej niż żółci. No a jeżeli nie odpowiedzą prawidłowo, to różnica będzie dużo większa. Oto pytanie, literatura polska. Spójrzmy na ekran. Którego z polskich pisarzy przedstawia ten portret? Czemu państwo tak szepczą? To nikt nie może posłuchać waszej odpowiedzi, bo nie ma znaczenia. Przyzwyczajenia. Ponieważ pojawiło się kilka koncepcji, z których musimy wybrać ostateczną. Ale udzielamy odpowiedzi. Na obrazie przedstawiony jest Henryk Sienkiewicz. Kto z państwa wie, kto namalował ten słynny portret? Wie ktoś może? Najsłynniejsza polska impresjonistka Olga Boznańska. A jest to... Henryk Sienkiewicz. Yeah. 1800 zł zasila konto drużyny niebieskich.
Niebiescy mają 6900 i w ten sposób o 300 zł wyprzedzają drużynę żółtą, która ma 6600, zieloni 1500, a ja mam dwa pytania do rozpoczęcia finału. Gramatyka i ortografia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 400 niebieskich. 400 niebieskich. Zieloni baba. Zieloni grają wabank. Nie za wcześnie? Troszeczkę. No i tak, przez to, że każdy wrzucił do puli oprócz żółtych, to różnica między żółtymi a niebieskimi, a tutaj trwa rywalizacja, jest tylko 100 zł. Zieloni troszkę za wcześnie grają wabank, no ale taka była ich decyzja. 200 w puli. Jaka reguła uzasadnia pisownię rzet z kropką w wyrazie mosiężny? Jak się zmienia? Można to wyrzec, jak się mosiąc. Mosiąc? Żółto. Słucham? To jest dyzy. Nie? No właśnie. Może na ten. Ale jeszcze od jakiego przemytu? Czas minął, proszę odpowiedź. Obawiamy się, że będzie to nasza ostatnia odpowiedź dzisiaj. Ale strzelamy tym razem, że będzie to DZ, że końcówka przy wymiana. Znaczy, że wymiana D w Z. Jeszcze raz poproszę. Jaka reguła? Czy wymienność Z na D. D na Z. O, czy jakoś tak. I to jest nasza odpowiedź. Jest nasza odpowiedź. Wymienność co? Czego? Z na D. Niestety nie. Wymienność rzet na DZ. I to jest poprawna odpowiedź, panowie. No przykro mi, niestety graliście wabank. Dziękujemy wam. Nie ma z nami już zielonych. Niebiescy mają 6,5 tysiąca. Jedyne 100 zł mniej mają żółci. Ale uwaga, w puli do ostatniego pytania w tym etapie przechodzi 2100 zł. Teraz rozstrzygną się losy drużyn i dowiemy się, kto zagra z mistrzami w finale. Ostatnia kategoria. Geografia świata. Ta kategoria rozstrzygnie o losach pierwszego etapu. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Żółci wabank! Żółci wabank! A więc pani Mariola tu wyraźnie była szybsza niż pan Jacek. 8700 zł w puli i tyle będą mieli żółci, jeżeli dobrze odpowiedzą na pytanie. Wtedy również wejdą do finału. Ale jeżeli odpowiedzą nieprawidłowo, do finału wejdą niebiescy z ogromną pulą pieniędzy. Z maksymalną 15 tysięcy złotych. Jak nazywa się stolica Albanii? Pozwólcie, panowie, że ja odpowiem. Żółci odpowiadają. Proszę bardzo. Tirana. Tak jest!
Tak więc 8700 zł trafia na konto drużyny Żółty. A my bardzo dziękujemy drużynie Niebieskich. Jesteście bardzo dobrą drużyną, ale tutaj no, szybciej zalicytowała pani Mariola i to przesądziło sprawie. Państwo wygrali u nas 6300 zł. Gratuluję. Natomiast Żółci mają na koncie 8700 zł i to wy zagracie z mistrzami w finale. Zaczynamy finał awantury o kasę. Żółci wchodzą do gry z mistrzami, mając na koncie 8700 zł, a więc 1700 więcej niż mistrzowie. Mistrzowie będą mieli tu trudne zadanie, żeby was pokonać, zwłaszcza, że drużyna jest, widzę, mocna. Mam dwa takie same nazwisko, mąż, żona czy brat i siostra, jak to jest? Mąż, żona. A teraz dwóch panów pozostałych. Przyjaciel? Mój? I męża też. Lepiej zawsze to wyjaśnić, oczywiście. A pan Mariusz? No Mariusz też jest naszym przyjacielem, a poza tym jest od 12 lat już naszym kuzynem. Aha, no to rodzinno-towarzyska gra. Kto wpadł na pomysł, żeby zagrać w awanturze o kasę? Mariusz. Próbowaliśmy zagrać wszyscy, tylko ja akurat miałem najwięcej szczęścia. W drużynie pani Maria jest kapitanem, a kto w rodzinie? No ja. No proste, oczywiście. Witamy Żółtych w finale. Ile lat małżeństwa za wami? 20. No to już pan Andrzej zdążył się pogodzić z sytuacją. No nie miałem wyjścia. No przecież. A mistrzowie mają 7000 zł na koncie. No i co teraz? Będziemy walczyć. Drużyna Żółta jest drużyną bardzo, bardzo silną, co jest charakterystyczne dla tego miejsca. Już 7 raz z rzędu wygrywa drużyna z tego koloru. Sami też byliśmy żółci. Tak. Nie no, ale rzeczywiście tutaj pani kapitan podpisała się w ostatniej rundzie niesamowitym refleksem i jednocześnie wiedza merytoryczna, czyli to, co najważniejsze. No. Ale nie jest jeszcze taka olbrzymia przewaga. No. Nie jest taka przewaga, no bywały dużo większe. Witamy mistrzów w finale. Za chwilę wylosuję pierwszą kategorię, potem drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która wygra licytację, będzie odpowiadała na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, wygra pieniądze z puli tego pytania. Jeżeli natomiast odpowie błędnie, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Ta drużyna, która po 6 pytaniu w finale będzie bogatsza, wygra program i zasiądzie w loży mistrzów w następnym programie. Losuję pierwszą kategorię. Astronomia. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. 400. 400 żółci. 400 po raz. Mistrzowie 500. Mistrzowie po raz drugi i trzeci. A więc 900 zł. Fuli szansa dla mistrzów. No jak już teraz będzie źle. Która z prędkości kosmicznych umożliwia ciału opuszczenie Ziemi i wejście na orbitę wokół słoneczną? Pierwsza. Druga. 11,7 km za sekundę. Na pewno, prawda? Tak. Dobrze. A więc mistrzowie udzieli odpowiedzi udzieli Jacek. Więc jest to druga prędkość kosmiczna, która wynosi 11,7 km na sekundę. 11,2. Tak jest! Tak. 900 zł zasila konto drużyny mistrzów. No i zaczynają powoli gonić drużynę żółtych. Mistrzowie 7400, a żółci 900 zł więcej. 5 kategorii do końca. Światowa muzyka rozrywkowa.
Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. I słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. 400. 400 żółci. Mistrzowie 500. Mistrzowie 500 pora. Żółci 700. 700 proszę. 700. Mistrzowie 800. 800 mistrzowie. Żółci 1000. 1000 żółci. Mistrzowie 1100. Mistrzowie 1100. Żółci, ej, mam dać 1000. Ile nie słyszę, ile? 1200. 1200 proszę. Mistrzowie 1300. 1300 mistrzowie. 1400. 1400. Mistrzowie 1500. 1500 mistrzowie. 1500 po raz drugi. Dwa, żółci dwa. 2000, dwa użółci. Mistrzowie 200. 200 mistrzowie, spokojnie przebili. 200, żółci 200. 200 proszę. Mistrzowie 2300. 2300 mistrzowie, 2400 żółci. 2400 po raz drugi. 2500 mistrzowie. 2500 po raz drugi. 2700 żółci. 2700. Mistrzowie 2800. 2800 proszę. 3000. 3000 żółci. Co dalej? Mistrzowie 3100. 300 delikatnie przebili mistrzowie. 3300. 3300 proszę. 3300. Mistrzowie wabank. Mistrzowie wabank. No mistrzowie jak zawsze ryzykownie grają wabank. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, to zmienią sytuację. Będą mieli ponad dwa razy więcej pieniędzy niż żółci. Ale jeżeli odpowiedzą błędnie, wtedy będziemy mieli nowych mistrzów, drużynę żółtych. Za co złożyła ręce pani Mariola. Trzymam kciuki. Za żółtych. Chyba nie za nas. 10 700 zł w puli tego jednego pytania. Witamy Radka. Albo mistrzowie zostaną w loży, albo ich pożegnamy. Który nurt muzyki rozrywkowej reprezentuje ten utwór? Czas? Było za proste chyba. Plus? Może chodzi o... Nie, to było tego rytmu. Czas, prędzej. Poczekaj. Tu będziemy robić co podać. Swing, już to bardziej swing. W takim wolnym tempie? Tak, bardziej swing mi się wydaje. Dlaczego? No ja wpadam na ten swing, więc będę wytrzymał, bo... Tak, chcesz? Dobrze, to będzie... Poczekaj, czekam, poczekaj jeszcze chwilkę, no mamy... Jeszcze trochę możemy wystąpić przed kamerami. No tak. Jakie są jeszcze? Nie wiem, bossa mała. Muzykę, nie, nie, no, co jeszcze było? Z takich murzyńskich, czarnych rytmów. Nie da się wleść. Proszę o odpowiedź, czas minął. Więc odpowiedzi udzieli Jacek. No więc według nas jest to swing. Jeżeli jest to dobra odpowiedź, mistrzowie zostaną w loży mistrzów i dalej będziemy kontynuować finał. Jeżeli jest to zła odpowiedź, mistrzowie odejdą z gry i nowymi mistrzami będzie drużyna żółta. Jaka jest prawda, dowiemy się po reklamach. Witamy państwa po reklamach. Oglądacie bardzo emocjonujący finał awantury o kasę.
Przed przerwą reklamową mistrzowie zagrali wabank. Pytanie brzmiało, który nurt muzyki rozrywkowej reprezentował zaprezentowany utwór. Radku, przypomnij ten utwór. Jaką mistrzowie dali odpowiedź przed przerwą? Swing. Co na to żółci? Władysław tutaj też napisał swing, znak potem zapytania, skreślił. Potem skreślił, napisał Dixie. I nie zdążył skreślić. Jeżeli swing jest dobrą odpowiedzią, gramy dalej. Jeżeli swing jest złą odpowiedzią, przypominam, mistrzowie grają wabank, stracą mistrzostwo i żółci będą nowymi mistrzami awantury o kasę. Radku, jaki to jest nurt? Jest to standard muzyki jazzowej, a swing jest elementem tejże muzyki, także odpowiedź jest prawidłowa. Ale super, stary, szczęście mają. Radku, dziękujemy ci bardzo. Tak więc to była bardzo dobra wiadomość dla mistrzów, których los wisiał na włosku. To był Take a Train Duke Ellingtona. O, ja były proszę, emocje, co? Ogromne. Stole trzeźwiący. Jak będziecie potrzebować wody, to krzyczcie, a więc gramy dalej nasz finał. 10-700 mistrzowie, dzięki zagryzce wabank, ale to było naprawdę bardzo emocjonujące wabank. Żółci 5000 zł, 4 pytania do końca gry. Kategoria historia powszechna. Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Mieszczowie 300. Mieszczowie 300. 400 rzuci. Mieszczowie 500. 500 mieszczowie. 500 po raz drugi i trzeci. Nigdy za to nie wygrałem. A więc znowu mistrzowie odpowiadają. Historia powszechna. W którym z krajów islamskich władali od XIII do XIX wieku Mamelucy? Więc drużyna mistrzów udziela odpowiedzi, chodzi o Egipt. Tak jest! Złotych zasila jeszcze konto drużyny mistrzów. Mają 11 100 zł, żółci 4600, a ja mam 3 pytania do końca tego pełnego emocji finału. Nie uwierzycie, ale historia powszechna. Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham propozycji. Żółci 300. Żółci 300. Mistrzowie 400. Mistrzowie 400. 400 po raz drugi i trzeci. 700 puli, znowu egzamin z historii mistrzów. Pan Tomasz jest specjalistą od historii. W którym wieku wybuchło w Anglii powstanie Wata Tylera? 1381 to był. Czyli to będzie wiek 14. Dobra, no jak jest. Uspokój, no. No nie wiem, no. Już więcej nic nie wymyślę, bo ja teraz tylko mnie bardziej. 1381 z tego co pamiętam. No dobrze, no to dawaj. Dobrze, więc mistrzowie udzielają odpowiedzi. Był to wiek 14. Który rok? 1381. Przeciwko czemu? Jakiemu wiekowi? Był to bunt? Przeciwko czemu? No to był jakiś chłopski bunt, nie pamiętam przeciwko czemu to dokładnie było. Przeciwko podwyżce podatków. Świetnie! Brawo, panie Tomaszu. Nawet nie wymagaliśmy podania roku. 700 zł,
wpływa na konto mistrzów, którzy bogacą się od początku finału. Dwa pytania do końca tego pojedynku. Filozofia i religie. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Słucham państwa. Rzuci 400. Rzuci 400. Jest sobie 500. Jest sobie 500. Dajemy 600? 500 po raz. Rzuci 600. 600 rzuci. No nie, jest sobie 700. Jest sobie 700. 700 rzuci. Mam, już mam. 800 proszę rzuci. No dobra. 800 po raz drugi. I co dalej? 800 po raz trzeci. 1500 złotych puli. Odpowiadają żółci. Jakie imię przyjął nawrócony na chrześcijaństwo lekarz antiocheński, towarzysz świętego Pawła? Ci udzielają odpowiedzi. Łukasz. Tak jest, święty Łukasz, ewangelista. 1500 złotych wpływa na konto drużyny żółtych. A ja mam ostatnie pytanie w tym dramatycznym finale. Czarna skrzynia. Czarna skrzynia. Oto czarna skrzynia, której zawartość zawsze jest tajemnicą. Czarną skrzynię otworzymy po zakończeniu finału, więc po jeszcze jednym pytaniu. Ostatnim razem było tam 10 tysięcy złotych. Wcześniej 4 ogórki kiszone. Jeszcze wcześniej 4 samochody. Kluczyki do nich wygrali mistrzowie w jednym ze swoich pierwszych programów. Co jest dzisiaj, nie wiemy. Czarną skrzynię licytujemy, tak jak pytanie. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Rzuci 500. 500 rzuci. Mistrzowie 600. 600 mistrzowie. 1000. 1000 rzuci. Mistrzowie 1100. 1100 mistrzowie. Co robimy? 1100. Babant. Rzuci babant. Ale mocna licytacja pani Marioli. Nie liczyła tu się z pieniędzmi. I w ten sposób żółci oddali walkę w tym programie za cenę czarnej skrzyni. Za wszystko, co mieli, kupili czarną skrzynię. A dlaczego mistrzowie nie zablokowali ich? Bo to z kolei by się wiązało z ryzykiem, że przy ostatnim pytaniu mogliby być żółci bardzo blisko nas. A nam się bardzo fajnie gra w tym programie. Tak. Mistrzowie baliby się z przewagą 700 zł grać. Nas? No cóż, różne są kategorie. Już w poprzednim odcinku nie popisaliśmy się w paru z nich i nie czujemy się bynajmniej we wszystkich tacy mocni. Można wtedy było na przykład dać 300 zł do puli i się wycofać. No troszeczkę może za długo graliśmy, tak, to był błąd. Ale zawsze istnieje ryzyko, że może coś być dorzucone do puli ostatniego pytania, o czym też wiemy. Ale mistrzowie zawsze grali tak, że ryzykowali prawie wszystko. Oni to ryzykowaliśmy z reguły wtedy, jeśli była taka potrzeba. A że potrzeba była bardzo często. Dokładnie, to jeśli na przykład no, właśnie chcieliśmy wyprzedzić na przykład przeciwników, stwierdziliśmy, że jest to właściwie ostatnia szansa. Woleliście tak to tutaj spokojnie, tak? Tak, tak. Nie blokować. Nie, jesteśmy bazerni. Były pewne wahania, no nie możemy... No, zobaczymy, czy to była dobra gra, czy nie. Sam nie wiem, bo nie znam zawartości czarnej skrzyni. Poznam ją razem z państwem teraz. Żółci kończą grę, niestety nie mając pieniędzy na koncie, ale wasza jest czarna skrzynia. Mistrzowie tylko w dzisiejszym programie wygrali 9600 zł. Gratuluję. We wszystkich waszych awanturach o kasę wygraliście 59 700 zł, 4 samochody i 4 ogórki kiszone. Przypomnę, że żółci
kupili czarną skrzynię za 5000 zł. Sprawdźmy, czy się opłacało. W czarnej skrzyni ciemność widzę. Nie ma ogórka. Nie ma również złotówki. To my się już cieszymy. A chcieliśmy poznać smak ogórka. W czarnej skrzyni jest... samochód osobowy! A jak to co? A ja mam problem. Może cię tylko ogląda. Ja naprawdę nie. Tak więc żółci przegrali program, ale za wszystko co mieli kupili czarną skrzynię, a tam były kluczyki do samochodu osobowego. Gratulujemy! A jeżeli Państwo chcą grać z nami, chcecie bawić się w awanturze o kasę, wygrywać pieniądze, samochody, zapraszamy. Wyślijcie SMS pod numer 7643, w treści wpisując imię i nazwisko, wcześniej jednak słowo awantura. Do zobaczenia! Gratuluję, cieszę się bardzo, gratuluję. 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 Gratuluję.